Moja podróż zaczyna się w Danii. Jadę na prom do miasta Helsingborg, gdzie przedostanę się do Szwecji. Stamtąd w stronę Sztokholmu autostradą, potem coraz dalej na północ, aż do miejscowości Bodo, gdzie ponownie wjadę na prom, który po 3 godzinach przetransportuje mnie do Moskenes. To już będą Lofoty. Mój plan to mały odcinek, który obejmuje miasta O, Moskenes, Reine i Hamnoj. Po tym regionie będę się poruszał przez następne 5 dni. Jest środek lipca, a czym bardziej na północ, tym zimniej. Temperatura spada. Obecnie widzę 7 stopni na zewnątrz. Jestem coraz bliżej Norwegii, czuję to. Krajobraz coraz bardziej górzysty, a na niektórych górach leży jeszcze śnieg. No, Lofoty. Raj dla fotografów. Dotarliśmy. Jest świetna miejscowa. Dzisiaj będą foty tutaj lokalnie. Teraz muszę zmienić film w aparacie, bo już jeden obstrykałem na szybko. Tutaj jest normalnie wszędzie do robienia zdjęć. By się człowiek nie zatrzymał, to można robić foty. A propos wyjazdu do Norwegii, jak ktoś jedzie przez Szwecję i potem dopiero jedzie w kierunku Norwegii, czyli przejeżdża się przez całą Szwecję, Sztokholm, potem tam chyba jeszcze będzie jakieś 800 km w stronę miejscowości Bodo, żeby tam przesiąść się na prom i z promu do Moskenes, to takie mam rady. Trzeba wziąć ze sobą normalną nawigację, dlatego że te wszystkie CarPlay, Android Auto można sobie wsadzić gdzieś, jeżeli nagle się okaże, że operator odcina internet. I tak mi się na przykład zdarzyło, że ze 100 km za Sztokholmem, nie wiedzieć czemu, mój Car Audio przestał działać. No nie Car Audio, tylko CarPlay. Czyli nagle koniec map, koniec muzyki w samochodzie, wszystko co teraz w samochodzie jest, to jest wszystko przez internet, wszystkie media. Nagle się okazało, że nawet moje radio w samochodzie nie obsługuje płyt CD. Więc jechaliśmy i cały czas musiałem szukać sobie jakichś szwedzkich stacji z muzyką. No ale ważne jest ogólnie, żeby wiedzieć gdzie jechać. Więc jak ktoś się nie orientuje za bardzo po znakach, to tą nawigację zwykłą wypadałoby mieć. Druga rzecz, miałem zoom nawigację i czasami ona też popełnia błędy albo po prostu chce, nie wiem, złośliwie zwodzić na manowce. Kilka razy prowadziła mnie nawigacja, chciała mnie poprowadzić przez drogi takie no, gruntowe, żużlowe, szutrowe. No, ja się na to nie pisałem, nie mam auta 4x4, więc byłoby to słabe. W jedną drogę skręciłem umyłkowo, byłem już mega zmęczony, do celu jeszcze 400 km. Do celu szli do miejscowości Bodo, do promu. Czyli jeszcze kawałek drogi i nagle nawigacja kazała mi skręcić w jedną drogę, gdzie to był niby jakiś skrót. A okazało się, że no przejechałem tą drogą 10 km, a okazało się, że było coraz gorzej. No i w końcu się zatrzymałem, zacząłem patrzeć na mapę. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, internet nie działa, więc trudno to zweryfikować przez Google, gdzie się jest. Na szczęście no, zacząłem grzebać w tej mojej nawigacji zwykłej i dopatrzyłem się, że był wcześniej objazd, że można było normalną drogą jechać. Więc jak ktoś leci od Sztokholmu w stronę Bodo, to najlepiej potem się trzymać tej E45 trasy, cały czas asfalt, nie skręcać. Ona przechodzi potem 95, jest świetna droga do samego Bodo. Na żaden shooter nie wolno skręcać, bo można po prostu sobie zepsuć samochód. Okej, okay. Plan jest taki, żeby wypić kawkę, a potem zmienić film w aparacie, bo już jeden wypstrykałem. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać, żeby nie robić zdjęć. Jak po prostu przyjechałem, to od razu trzeba było wysiąść z samochodu i zrobić pierwsze kilka strzałów. Światło jest takie dzisiaj, wczoraj było szaro. Dzisiaj jest takie światło, że chyba setka będzie potrzebna. Chciałbym, żeby wieczorem było troszeczkę ciemniej. Chciałbym coś pokombinować z wolnymi czasami.
Niestety firmy kolorowe mam tylko 800 volty, więc będzie bardzo ciężko. Jak już mówiłem wcześniej, tutaj nie ma ciemności, nie ma nocy. Chociaż żeby było tak na miarę, ale jest naprawdę widno. Jest cały czas widno. Także zakładamy Ilforda setkę. Uwielbiam ten film. Bardzo duża tolerancja na błędy według mnie, więc jest dobry dla mnie, bo ja jestem człowiekiem, który robi błędy. Fotografię oczywiście. Więc zakładamy film i zaraz popstrykamy kilka zdjęć tego fantastycznego krajobrazu zęby. Co jeszcze mam ze sobą? Robię dużo zdjęć. Dużo robię zdjęć Fujikiem X-T4. Jest świetny aparat. Po prostu tak jak wcześniej miałem X-Pro 3. Bardzo za nim tęskniłem. Bardzo fajny aparat streetowy. Tak, X-T4 ma to samo menu i te same funkcje. Wszystko jest to samo, jednak po prostu jest troszeczkę inaczej zbudowany. Ma troszeczkę inny wyświetlacz. Ale to jest fenomenalny aparat, właśnie mały, taki szybki, żeby po prostu go wyjąć i zrobić kilka takich strzałów na szybko. Kitowy obiektyw. Nie decydowałem się, żeby zabierać na ten projekt foty jakichś stałek, ani jakichś takich obiektywów większych. Po prostu jest ciężko tutaj czasami się wspinać po tych górkach z ciężkim sprzętem. Więc Fujik zdaje pod tym względem duży egzamin i aparat kitowy, który jest 1855, jest po prostu świetny. Nie potrzebuję tutaj żadnych stałek, bo jest dużo światła, jest widno, więc tutaj w ogóle jestem na takich przysłonach jak F8, F11 czasami. Więc naprawdę wystarcza, a obrazek jest świetny. Druga rzecz, Pentax 645 i nim będę właśnie fotografował też ciężkie bydle. Nie jest to lekki aparat, obiektyw od Pentaxa 6.7, więc też ciężka maszyna, sam ten obiektyw waży 1,5 kg, więc no trudno z nim też się poruszać. Dlatego Pentax sprawdził się dzisiaj, gdzie mamy zamiar właśnie używać sobie statywu i tutaj w obejściu, już tak po tym domku, się rozstawiać i zrobić zdjęcia, dlatego że jak sami widzicie, obraz tutaj jest po prostu zjawiskowy. Przyjeżdża do Moskenes i nie ma jakiegoś takiego szczególnego planu na kemping, to jest fajny kemping, który można polecić. Nie mogę wsadzić rąk. Który można polecić i on jest przy samej przeprawie promowej, bardzo blisko. I tam można się rozłożyć po prostu z namiotem. Koszta takiego noclegu z namiotem to jest 300 koron. Jest to jakoś tam super drogą, mi się wydaje, bo są łazienki, są prysznice, jest jakaś taka kuchnia zrobiona, której można z tego po prostu korzystać i jest po prostu łatwiej. I wszędzie jest blisko do Rajny, miejscowość, gdzie jest fajne wzgórze, bardzo no, dosyć wysokie, na które można się wdrapać przez nie wiem dokładnie ile, 1700 schodów czy 2000 schodów, jakoś tak. W każdym razie ja na niego wczoraj wszedłem razem z Erykiem i daliśmy radę. A mówiąc szczerze, nie było mi to tam lekko. Nie było lekko, a daliśmy radę. Świetnie.
aparat gotowy. ISO 100. Przestawiamy na ISO 100. Filmów, jak widać, jest sporo, a zostały jeszcze 3 dni, więc trzeba się sprężać. Cyfrowych zdjęć mamy zupełnie też bardzo dużo, ale to są wszystko takie zdjęcia poglądowe, nie wszystko się będzie nadawać, żeby pokazać, i dużo zdjęć będzie takich samych, jak mają po prostu zwykli turyści. A ja ciągle chcę i ciągle mam takie założenie, żeby zrobić takie zdjęcia, jakich nie widać na pocztówkach tutaj w sklepie, żeby było coś takiego troszeczkę innego, żeby ktoś się zapytał, gdzie to było, i że fajny pomysł na zrobienie zdjęcia. Także tak jak mówiłem już wcześniej, będę kombinował ze światłem. Mam nadzieję, że coś się pokaże. Aha, jeszcze coś takiego zauważyłem, że może tu przyjechać mnóstwo fotografów. I każdy jeden, nawet jak stanie w tym samym miejscu, to zrobi inne zdjęcie. Dlatego, że dosłownie co chwilę ta pogoda się zmienia. Co chwilę te chmury przychodzą. Chmury osiadają na tych wzniesieniach, co daje taki spektakularny wygląd. Światło się zmienia. Także zdjęcia będą miały, każde zdjęcie będzie miało inny charakter. Także polecam. Polecam ofoty bardzo, jak ktoś chce się tylko fotograficznie wyżyć. Wiadomo, że najlepiej robić zdjęcia lokalnie pod swoim domem i szukać fajnych ujęć przy siebie fotografa, ale pojechać gdzieś, jeżeli jest taka okazja, jest taka szansa, i zrobić zdjęcia w nieznanym miejscu, to też jest fajna sprawa. Polecam. Zaraz po przyjeździe postanowiliśmy wejść na szczyt Rheinebringen. Miejscowości Rajny. Jesteśmy na 300 schodków. Schodów jest 2000. Nie ma lekko. A za nami dopiero 300 schodów. Jakieś 300 schodów za nami jest. A idziemy, o tam. Tam są te schodki jeszcze. Jakiś obłęd. Połowa drogi. Nie ma lekko. O, tętno dalej. Eryk oczywiście ma siły. No problem. No stress. A tam już chmury zakrywają wierzchówki. Idziemy dalej. Szczyt ma około 450 metrów i prowadzi na niego 1800 kamiennych schodów.
Wchodzi się około godziny czasu. No i góra. Widok z kamerki. Opłacało się wejść jednak. Bałem się, że nie będzie światła. Dzisiaj trochę zachmurzone jest niebo. A jednak widok jest fenomenalny. Wejście na szczyt Rheinebringen to godzina czasu. Zejście już nie zajmuje tyle czasu, jest dosyć szybkie i nie wymaga tyle wysiłku. Więc w tym czasie wrzucam mały timelapse, bo myślę, że to ciekawsze i przyjemniejsze dla oka niż bieganie po schodach. Małe przejście do mojej Photoshopy. Właśnie obrabiam zdjęcia, skanuję analogii, które wczoraj wywoływałem. Jest trochę tych zdjęć. Wybiorę kilkanaście i wrzucę je tutaj na vlog. Coś pokażę. A w tym momencie przebitki z drona. Pogoda nas nie rozpieszcza, jest szaro, nudno, deszczowo, ale i tak jest fajnie, jak widać na załączonym obrazku, jest naprawdę fajnie, nie ma ostrego światła, jest tak stonowanie, można kombinować z troszeczkę dłuższymi czasami naświetlania, a ja w nowym miejscu. Prosto z Hamnoi, przy takiej właśnie fajnej górze, znanej z pocztówek. I właśnie w takich domkach sobie mieszkamy teraz. Jest naprawdę ładnie, nawet w niepogodę jest ładnie. A
taka znana pocztówka z tą górą, pewnie wielu z Was kojarzy. Ja zawsze myślałem, że ona została zrobiona z wysokości, z drona na przykład, albo no nie wiem, z wysokości. A ona jest zrobiona z tamtego mostu. Żeby zrobić to ujęcie właśnie tej góry z Hamnoi, trzeba po prostu być na tym moście. I wtedy jest ten obrazek znany. Też chciałem tutaj dzisiaj dronem polatać, ale niestety na drona jest za mokro troszeczkę. Nie chcę, żeby mi wylądował w wodzie. Także chodzę sobie z tym kalibrem dzisiaj, z analogiem. I właśnie szukam takich właśnie czarno-białych kadrów, troszeczkę właśnie przy tej szarówie dzisiejszej. Szukam właśnie kadrów czarno-białych. Jeszcze raz luk na górkę. Domki. I jest góra z Hamnoi. Może zaraz drapię się na ten most jeszcze raz. I wtedy pokażę, jak to wygląda dokładnie. To jest właśnie ten kadr, taki bardzo pocztówkowy, bardzo znany. Niestety góra jest do połowy niewidoczna, dlatego że jak chłopki zeszły na dół. I to jest właśnie widok z mostu. Nawet nie biorą samochody za mną. Ale to jest właśnie to bardzo znane miejsce, które często się pojawia w Google. Pisze Lofoty, Norwegia. To jest to miejsce, które kiedyś miałem w głowie, jak zobaczyłem pierwszy raz. A to jest na końcu świata. Norwegii na Lofoto. Niestety pogoda dzisiaj jest właśnie taka, jaka jest. No i właśnie to jest most. Mało co widać, dlatego raczej się nie ruszam. Idę zaraz jakąś drugą kawę wypić. Dlatego, że po prostu górki są mało widoczne, są do połowy zakryte. Ale i tak jest fajnie i można robić fajne zdjęcia. 5 dni minęło bardzo szybko. To był świetny czas spędzony z aparatem. Był to też mały reset od fotografii, jaką zajmuję się zazwyczaj. Żegnam Lofoty, ale na pewno tu jeszcze przyjadę. Przyjadę po to, żeby zobaczyć jeszcze więcej. Na koniec wrzucam kilka zdjęć z Fujifilm. Trochę kolorów w moim czarno-białym postrzeganiu świata. Dziękuję.